Dzień dobry. Przygód z Woltem ciąg dalszy. Widzę tutaj w aplikacji, że dostępność zamówień średnia. Także może być lepiej. Każdy mówi o tej bonarce, a ja ją omijam szerokim łukiem. To dzisiaj wyjadę w tamtym kierunku. Zacząłem tak nietypowo, 13:40. Dzisiaj mam taki wolny, luźny dzionek. To myślę, spróbujemy w innych godzinach. A też pasowałoby wcześniej do domu dzisiaj wrócić. Straszna paruwa dzisiaj. Nie wiem, czy po południu zapowiadają jakieś burze. Kurde, jak tak sobie porównywałem te zarobki za zamówienia w tych aplikacjach Glovo, a w Wolcie, to Wolt dużo lepiej płaci za kilometr. Za zamówienie, za które dostałbym w Glovo 18 zł, to w Wolcie za ten sam dystans dają 24. Tylko że w Glovo jest ciągłość tych zamówień i idzie wyjeździć chyba lepszą stawkę. A w Wolcie, no, a w Wolcie już co, przejechałem 3 km i cisza. No, jest pierwszy. Z Malborskiej na przewóz za 27 zł. Jaka stawka, mniamciu Malborska. No i właśnie o tym mówiłem. 27 zł, a w Glovo bym dostał pewnie z 18, może 20. A ile to jest z Malborskiej przelecieć na przewóz? Doczłapać się pod kabel, kładką na drugą stronę, tam z kilometr jest to na miejscu. Kamerkę ustawiłem jeszcze inaczej. Może już teraz będzie tak jak ma być. Ale patrzymy, proszę panią, przed siebie, o niebiescy. Z ciekawości rzuciłem też okiem na Glovo, to mnożnik 1,55 na 13:30, no ale tylko 13:30 jest wolna, a później już wszystko zajęte. Tutaj skrzyżowanie. Jedziesz, nie jedziesz? No i dobra, gdzie to miamczu? Odbiór zamówienia z restauracji Gościniec, Harmonia Smaków, Malborska 65. Chyba tu. Numer? 425.
Oj, momencik. Dziękuję pięknie. Czyli co w takim wypadku? Skuterowy, żeby dowieźć to jedzenie, nie pojedzie tu kładką. Musi tam cisnąć do powstańców, dookoła. No bo tamtędy to raczej nie ma jak. Czyli mój skuter rower będzie szybszy. I to jakieś 20 minut. Nie wiem, czy tarczę nie przykrzywiłem z tyłu, bo dzwoni. Komentarz dostałem, że dobrze by było przednią zębatkę zmienić na 48 zębów. No i to jest dobry pomysł. Raczej nie będę w stanie kupić zębatki z tyloma zębami mocowanej do tej korby. Trzeba by całą korbę wymienić. Ale na trzecim biegu wspomagania no brakuje mi. Brakuje mi oporu. Proszę bardzo. No, już byłem tu kiedyś. Dzięki, do widzenia. No i dostępność zamówień już jest niska. Nie wiem, czy przez to, że na Płaszowie wylądowałem. Czy ogólnie. Co tu się dzieje? Joro się coś. Ale ludzi na rowerach jeździ. Z poniedziałek, co ci ludzie nie pracują? Dajesz maczka? Nie dajesz. Dobra. Bonarka ma auszany? A nie auszan z bonarki. Minęło 50 minut pracy, a ja jadę dopiero teraz po drugie zamówienie.
nazywa się Lipa w Wolcie. Najgorzej, bo ja nie wiem gdzie w Bonarce jest ten Auchan. Podjadę głównym wejściem, będziemy szukać. Proszę panią, gdzie to jest Auchan? Auchan? To musi pan iść tam do prosto, tam po prawej stronie bardziej. Dobra, dzięki piękne. Zamówienia się co, pewnie na samym końcu dopiero. Przepraszam, można odebrać? Co mówię? 429. Zobaczyłem zgrzeweczkę wody i dwie torby. To mi się ciepło zrobiło. Ale na szczęście w tej zgrzewce tylko 4 butelki. Torby leciutkie. Na Zamkową. No to jest kawałek. Tędy polecę. Mam czekać na to światło, to może będzie szybciej. Tu jest najgorzej. Wiesz, że płacisz za hulajnogę. Impulsy biją. A ty się ciągniesz za pieszymi. Za rączkę się jeszcze kurde złapcie. Bezpłatny kurs biblijny. Też nie ta.
klucz podał. Dzień dobry. I piciu, proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Korba mi się odkręciła. Jadę pomału w stronę domu. Jak nic nie wpadnie, to dokręcę to sobie. Następny kaskader. Nogi w powietrzu i jedzie na manecie. No rzeczywiście, nie ma dnia, żeby coś się nie działo z rowerem. Burger z kalwaryjskiej na rydlówkę. Tutaj kolega po fachu z Volta powiedział mi, że jak nie odbiorę takiego gównianego zamówienia, to następne powinno fajne wpaść. Więc odpuścimy to, jedziemy korbę dokręcić. Burgerek pewnie nie będzie gotowy. Wyczekam się za 8 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jest następny za 17 z Dziółkowskiego na przewóz. No i teraz bane zamówienie. Falafel z Grzegórzewskiej. Ale ja jeszcze skoczę do domu szybko. Oni tam i tak. Nigdy nie miałem na czas. Przynajmniej w Globo nigdy na czas nie mieli. Aha, ale tarcza ociera. No ale już trudno, muszę zrobić to zamówienie. Już tak byłem korbę dokręcić. Ale dziwne, bo mi tak nie ocierało. Koło mi się odkręciło, ale jaja, tego jeszcze nie było. Jadę to odebrać i na dostawie podjadę do domu to dokręcić. Dzień dobry, ja mam 871. Dzięki. Wczoraj właśnie oglądałem na YouTubie gościa, co siedzi w branży rowerów elektrycznych. Taba na rowerze. Zrobił filmik, jak serwisować i pielęgnować rower elektryczny właśnie. Żeby posłużył jak najdłużej. No i właśnie mówili tam o sprawdzaniu nakrętek. Bo lubią się odkręcać. I masz. Tyle gaf, których ja dzisiaj popełniłem.
nawet nie ma co godzinówki liczyć chyba z tego, bo wyjdzie tragiczna. To z mojej winy w sumie. Dobra, dokręcam to w domu i lecimy do klienta. Dobra, opanowane. Dobre tyle, że blisko domu się to odkręciło. No nie. Są jaja jakieś. Co tu się dzieje? Nie da pracować. Klatka druga. Lecimy na Nowochódzką, Max Premium Burger. Do mnie pod dom na Dąbrowskiego. Wszystko spoko, tylko ten most w dwie strony trzeba pokonać. Dobra. Okej. Volt 245. Pani dopiero tutaj dojechała. Żeby nikogo nie było, żeby nikogo nie... Chciałbyś. Paranoja.
myślę, że kiedyś to było złomowisko. Tam jak te czerwono-różowe róże była waga. Kiedyś się zbierało puszki, przynosiło tutaj. Znaczy nie po ulicach. Bardziej w domu. Dobrze, już spadam. Potwierdzi pani? Ja tak, ja jestem już w Polsce. Dzięki. Dziękuję, do widzenia.